Hej, witam Was ponownie bardzo serdecznie. Jakiś czas temu zapowiadałem, że formy vlogowe powrócą na mój kanał i co prawda wiem, że troszkę czasu minęło od tamtej chwili, ale chyba wiecie jak to wszystko wygląda. Najtrudniej jest zrobić ten pierwszy decydujący krok i właśnie dziś nadarzyła się fajna okazja, ponieważ dziś rano o godzinie... 9. Czasu Polskiego odbywała się konferencja Sony tuż przed rozpoczęciem e, Tokyo Games Show 2015, czyli właściwie największych targów gier komputerowych w Azji. I e, jako, że Sony było wielkim nieobecnym tegorocznego Gamescomu, czyli wielkich targów gier komputerowych w Europie, w kolonii w Niemczech, e, tak tym razem naprawdę mieli e, troszkę ciekaw, ciekawych rzeczy do zaprezentowania. Wiadomo, otrzymaliśmy jeszcze kilka niespodzianek na Paris Games Week chyba tak się nazywa ta impreza e, właśnie na Gamescomie zapowiadali, że tam będzie się działo najwięcej ale cóż, chciałbym krótko z Wami omówić to, co to dzisiaj było ogłoszone na, na konferencji w związku z Tokyo Games Show. I um, cóż, zaczynamy. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że pominiemy większość tytułów skierowanych pod japońskiego odbiorcę, ponieważ no cóż, ja nie jestem ich odbiorcą, więc... Nie mam na ich temat zbyt wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Zatrzymamy się tylko przy rzeczach, które mnie w jakiś sposób interesują, którymi ja chcę się z Wami podzielić. Na pierwszy ogień leci na właściwie. Pierwszy duży dodatek DLC do Bladborna, zatytułowany The Old Hunters. Ten dodatek ma kosztować 20 dolarów. Ma oczywiście dodawać do gry nowe lokacje, nowych bossów, przeciwników, nową broń. I oczywiście nowe wątki fabularne. Będzie wypuszczona również edycja limitowana. Zawierająca jakieś bajery. Wiem, że jest artbook, co poza tym chyba jeszcze do końca wszystkiego nie zdradzono. Jest to na pewno fajna informacja, ponieważ no, Bladborn jest grą naprawdę bardzo dobrą. Grą, której ja mam wrażenie poświęciłem troszeczkę za mało czasu na moim kanale, ale wynikało to z tego, że jest to gra niesamowicie trudna. Jest gra niesamowicie angażująca emocjonalnie, i to nie dlatego, że rozgrywałem się jakieś wielkie dramaty, tylko e, dramatem jest po prostu poziom trudności tej gry i sposób, w jaki kara gracze za wszystkie drobne popełnione prawda błędy, za wszystkie drobne wpadki. Jest to tytuł, który na pewno ja chcę sobie zachować na jakieś streamy z wami i no najprawdopodobniej właśnie fakt, że w końcu ogłoszono duże DLC będzie dla mnie bardzo fajną motywacją, żeby skończyć podstawkę, bo utknąłem jakoś w dwóch trzecich gry. Ogłoszono też w końcu datę premiery czwartej części przygód Natana Drakea. Uncharted 4 trafi do sklepów 18 marca 2016 roku. Przypominam, że wcześniej otrzymamy również edycję zbiorczą trzech części Uncharted w wersji HD na PlayStation 4. Muszę przyznać, że kolejny news, a właściwie dwa kolejne newsy, to te, które rozgrzały moje serduszko najbardziej. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, wiele miesięcy temu recenzowałem dla Was grę Gravity Rush w wersji na PlayStation Vita. Do dnia dzisiejszego jest to jeden, jeden z moich ulubionych tytułów na Vita i bardzo miło jest mi ogłosić Wam, że Gravity Rush w Japonii zwany Gravity Days trafi na PlayStation 4 10 grudnia tego roku. Drugi news związany jest również z tą serią, ponieważ. Od dawna tajemnicą nie jest, że powstaje druga część gry. Eee, Pytaniem było tylko, na jakie platformy trafi. Dziś już wiemy, gra trafi na PlayStation 4 w przyszłym roku, chyba bez żadnej konkretnej daty premiery. Eee, za to pokazano dzisiaj w końcu zwiastun. Eee, gra wygląda naprawdę fajnie, jest zrobiona w stylu jedynki, ale wygląda no, oczywiście o niebo lepiej, jako że nie jest już e, materiałem na konsolkę przenośną sprzed wielu lat, a materiałem na konsolę nowej generacji. Eee, jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z tą serią, jeśli nie macie PlayStation Vita, a macie PlayStation 4, szczerze zachęcam do zapoznania się. Naprawdę bardzo fajnie, fajnie stworzony świat. Bardzo fajna bohaterka. Jedna w ogóle z moich ulubionych kobiecych bohaterek w grach komputerowych. Mimo, że wiele nie robi, jest strasznie niewinna i naiwna, ma coś w sobie, co naprawdę bardzo pozwala ją łatwo polubić. Naprawdę bardzo, bardzo fajna seria, którą szczerze Wam polecam. Dodatkowo podkreślę, że Gravity Rush właśnie jedynka wersja PlayStation 4 będzie wydana również w wersji kolekcjonerskiej z świetną figurką Kat, którą jeśli tylko będzie możliwość dorwania w Europie, na pewno dorwę. Dzisiejszą scenę dosłownie na chwilę przejął też Ubisoft. Pokazał na nim dwa krótkie zwiastuny, a pierwszy z nich tyczył się gry For Honor, czyli gry, która mi osobiście bardzo przypomina Chivalry, czyli Gra, w której po prostu napieprzacie się rycerzami, mieczami, w itd. i tak dalej. Tylko, że For Honor i w każdym razie ten zwiastun, który widzieliśmy dzisiaj na e, Tokyo Game Show, e, był dedykowany samurajom. Pokazano kilka klas e, postaci, kilka materiałów z gameplayu. Wykonano to całkiem dobrze. Osobiście to nie są zupełnie moje klimaty, ale doskonale rozumiem, jeśli ktoś będzie się e, jerał. Drugi zwiastun upuszczony przez Ubisoft to oczywiście nowy Assassin's Creed, czyli temat, który totalnie olejemy i przejdziemy dalej. Dalej czekało nas zaskoczenie na poziomie tego związanego z Gravity Rushem. Słuchajcie, e, pierwsza część gry Yakuza zostanie wydana w remake'u na PlayStation 3 i PlayStation 4 21 stycznia? Stycznia 2016 roku, czyli na początku przyszłego roku, e, a pod koniec przyszłego roku doczekamy się szóstej części gry. E, na razie zapowiada się to naprawdę fajnie, zwiastuny e, były w typowo japońskim klimacie, ale robią dobre wrażenie. E, myślę, że jest to kolejny tytuł, którego warto wyczekiwać. Następnie pojawia się fala tytułów, które dla mojego serduszka nic nie znaczą, mimo że ich tytuły oczywiście znam, więc pozwolę sobie po prostu bezwiednie przeczytać wam ich tytuły i ewentualnie daty premier. Słuchajcie, King of Fighters 14, Fantasy Star Online 2, nowa gra z serii One Piece zatytułowana Burning Blood. Kolejna gra z Gandamami, której nazwy nawet nie chcę mi się czytać. Gra Nioh, która coś mi mówi, wydaje mi się, że jest wskrzeszeniem marki sprzed lat. Ukaże się w 2016. Co my tu jeszcze mamy? Mamy też World of Final Fantasy ukaże się w 2016 na PlayStation Vita i PlayStation 4. Eee, piąta część Star Ocean trafi 25 lutego 2016 na PlayStation 4. M... Ehm, Scarlet, gra, saga Scarlet Grace, Boż nawet nie wiem co to jest, to jest chyba jakaś nowa marka. W ogóle nie, czy zauważyliście, naprawdę bardzo często e, na Tokyo Games Show, właściwie na konferencji Sony na Tokyo Games Show, e, padało słowo PlayStation Vita. To jest coś, czego brakowało mi na jakiejkolwiek konferencji e, przez ostatnie dwa lata, i to jest, to jest niesamowite, bo coś się dzieje, coś się dzieje. Wychodzą, co, pra, to, co prawda to nie są tytuły ekskluzywne na PlayStation Vita, bo wychodzą również na duże konsole. Ale coś się ruszyło, i oczywiście ja, jako e, fanboy, właściwie no już może nie fanboy, troszkę mi prawda, temat Wity e, mniej leży na sercu, ale nadal entuzjasta PlayStation Vity, to jest temat, który mnie bardzo interesuje. Pokazano też e, troszkę indyków, których również nie będę wam przytaczał, bo było ich tak dużo, że mm, po prostu znajdziecie je sobie w, w jakimś pierwszym, lepszym podsumowaniu tekstowym, które zamieszczę wam w opisie do tego filmu, jeśli będziecie e, zainteresowani. No dobrze, w tym gąszczu tytułów, na które zwykły Europejczyk będzie miał wywalone, znalazł się też jeden tytuł, który mi osobiście leży na serduszku. Jest to Danganronpa, część trzecia tej gry, która pojawi się na PlayStation Vita i na PlayStation 4. Jeśli nie wiecie czym jest Danganronpa, to poza tym, że jest podobno popularnym anime, którego w życiu nie miałem okazji zobaczyć, jest również rewelacyjną grą z gatunku graphic novel, którą wielokrotnie Wam już polecałem przy okazji polecania Wam takich tytułów jak właśnie Zero Escape Virtue's Last Reward. Jest to gra, w której po prostu klika się palcem, skipując kolejne dialogi z jednoklatkowo animacyjnymi postaciami. Jest to gra, która nie każdemu przypadnie do gustu, ale jeśli już przypadnie, to macie spore szanse się w takich grach zachować, zakochać, ponieważ mają one niesamowitą głębię, świetne historie. No i kurde, wczuwasz się, wczuwasz. Kolejnym newsem jest to, że już jutro w Japonii startuje, startują testy PlayStation Now, czyli tej. Wielkiej chmury PlayStation, o której była mowa od, kurde, od no dwóch lat i która po prostu zapadła się gdzieś pod ziemię. To w końcu wraca na światło dzienne, i ja temat będę śledził na pewno bardzo ochoczo, ponieważ jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Kolejnym troszkę mniej ważnym newsem, ale chyba takim wartym zakomunikowania jest to, że e, znika tytuł roboczy e, gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony, czyli już nie ma czegoś takiego jak e, Sony Morpheus. E, dziś wita, świat wita e, PlayStation VR. Taka bardzo oczywista nazwa, która od razu zdradza czym jest ten sprzęt. E, moim zdaniem dobry krok. No i słuchajcie, no właściwie na tym się kończy moje podsumowanie, które sobie tutaj czytam. E, za to warto zwrócić uwagę również na to, e, że za, pokazano dzisiaj na prezentacji cztery unikatowe pady do PlayStation 4, to są warianty kolorystyczne e, i dwa z nich trafią na nasz rynek. E, te kolory to jest srebrny, złoty, e, stalowo-czarny oraz krystaliczny i e, przyznam szczerze, że ze sporym bólem serca e, zdradzam Wam, że na rynek europejski mają tracić... Trafić warianty srebrny i złoty, czyli właśnie te dwa, które średnio mi się podobają. Ja w tym momencie rozważam zakup czwartego dualszoka do mojego domu, żeby po prostu mieć zestaw na jakąś imprezę czy coś w tym stylu, i rozważałem zakup e, stalowo-czarnego lub krystalicznego. No i jest mi smutno, bo e, albo zmienią się po prostu plany wydania ich w Europie. Albo ja będę musiał je sprowadzać z Azji. Dobrze, słuchajcie, tym samym zamykamy nasze podsumowanie e, konferencji Sony na w starcie Tokyo Games Show 2015. I e, ja chciałbym jeszcze podsumować kilka rzeczy na sam koniec. E, pierwszą z nich jest to, że dziś dotarł do mnie e, taki boksik. E, ja chyba lepiej tak będzie widać, bo tu jest ostrość. Destiny The Taken King. Dziś wychodzi duży dodatek fabularny, duży dodatek ogólnie do gry Destiny. I wychodzi również edycja zbiorcza, którą widzicie tutaj, która ma właśnie w sobie podstawkę i trzy, trzy części, trzy dodatki. Jest to istotne o tyle, że ja będę sporo z tej gry streamował, ponieważ nie wiem czy wiecie, byłem mocno wkręcony w Destiny, kiedy było jeszcze świeżutkie i nowe. Po prostu nie pokazywałem tego na kanale, bo byłem tak zajęty graniem. Ja swoją kopię dorwałem już dziś i jeszcze dziś będę z niej streamował, także zapraszam koło. Godziny 19:20 na mojego hitboxa. Będziemy mogli sobie się pogapić, jak ta giera wygląda, jak się, jak się prezentuje wstępnie zawartość. Jutro Ania dorwie swoją kopię, więc będziemy streamować we dwoje, więc podejrzewam, że przez najbliższe 2-3 tygodnie będzie tego całkiem sporo. Kolejnym tematem jest to, że takie formy vlogowe, jak ta dzisiejsza Mam nadzieję, że będą coraz częściej gościć na moim kanale. Mam kilka pomysłów, rzeczy, które chciałbym Wam przekazać właśnie w takiej formie. Jedną z pierwszych z nich będzie, będą, będzie moje podsumowanie wszystkiego, co działo się w Life is Strange od początku pierwszego do końca czwartego epizodu. To będzie takie moje, moje streszczenie, zbiór ciekawostek, jakichś moich teorii dotyczących tego, co może się dziać, spekulacji tego, co będzie się działo w piątym epizodzie. Coś, co obiecywałem Wam jakoś po trzecim epizodzie, ale... To jest jak gdyby moja ostatnia szansa na, na, na wywalenie z siebie takich myśli. Myślę, że to będzie ciekawy materiał. Mam już spisany e, sporą część scenariusza. Nie chcę wam w tym momencie jeszcze nic zdradzać. Dobra, bo mi zaraz szlak trafi z tym aparatem. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Papa. Pa.